Na boisku w Postękalicach rozegrano turniej piłkarski o mistrzostwo gminy Bełchatów drużyn niezwiązkowych. Do walki o tytuł najlepszej drużyny stanęło 5 ekip, stąd też organizatorzy zdecydowali się rozegrać zawody najbardziej sprawiedliwym systemem, czyli każdy z każdym. Rywalizacja była bardzo zacięta, a tabela tak się ułożyła, że przedostatni mecz turnieju decydował o końcowym wyniku. Gospodarze zmierzyli się w tym spotkaniu z Myszakami. Postękalice potrzebowały wygranej, aby zająć pierwsze miejsce. Każdy inny wynik powodował, że turniej wygrałyby Myszaki. Ostatecznie z triumfu mogły się cieszyć Postękalice, które zdołały strzelić zwycięską bramkę i utrzymały do końca skromne, ale jakże cenne prowadzenie 1-0. Oprócz wygranej w turnieju Postękalice zapewniły sobie udział w zawodach na szczeblu powiatowym. Gmina Bełchatów będzie ich gospodarzem, a rozegrane zostaną na boisku w Emilinie pod koniec lipca. Ostateczna kolejność turnieju w Postękalicach przedstawia się następująco. Na pierwszym miejscu gospodarze, czyli Postękalice, na drugim Łękawa, na trzecim Myszaki, na czwartym Dobiecin, a piąta lokata przypadła w udziale z Dzieszulicą.